Co się dzieje w Polsce, szanowni państwo, a rzeczy dzieje się bardzo dużo. Czy warto założyć biznes w Polsce, czy wrócić do Polski, czy kupić nieruchomości w Polsce? Najnowszy update. Szanowni państwo, dzieje się w Polsce wiele rzeczy, choć ludzie dalej z tego sobie nie zdają sprawy. Chodzi oczywiście o nasze pieniądze. To jest ważne dla milionów Polaków, tych takich, którzy mają otwarte umysły, tych, którzy chcą, aby jutro było łatwiejsze, bogatsze, bezpieczniejsze i milsze. Przede wszystkim nie dla nich samych, ale także dla ich dzieci i dla ich rodzin. Szanowni państwo, tak więc zapraszam na soczysty film z zakresu tego, co się w danym momencie dzieje, bo będziemy odkłamywać straszne kłamstwa, które nam się tutaj wpaja, przez które my Polacy masowo tracimy pieniądze, szanowni państwo, przez które jesteśmy biedni. Kłamstwa typu, że za 5 lat będziemy bogaci jak Brytyjczycy. Szanowni państwo, to są obrzydliwe kłamstwa. Taka jest rzeczywistość. No, Donald Tusk zapowiadał, że będziemy bogaci za 5 lat. No teraz chyba już za 4 lata niecałe, że będziemy bogaci jak Brytyjczycy. W czasie, gdy nasze minimalne emerytury są prawie 4 razy niższe niż w Wielkiej Brytanii. 3 razy, 3,5 razy niższe niż w Wielkiej Brytanii. Gdzie w Wielkiej Brytanii dalej działalność gospodarczą i biznes prowadzi się 5, 10, 15, a nawet 20 razy łatwiej, chociażby wewnętrznie, to jest druga sprawa, że z Unią Europejską to już jest druga sprawa, ale wewnętrznie w samej Wielkiej Brytanii, prawda? Taka jest rzeczywistość, szanowni państwo, że tacy ludzie jak Donald Tusk, Kosiniak-Kamysz i Hołownia ogłupiają ludzi, mówmy sobie wprost, to już powinna być dawno dymisja Donalda Tuska. Polska złotówka, szanowni państwo, przede wszystkim zacznijmy od polskiej złotówki, bo to jest zawsze taki ważny parametr naszej gospodarki, naszego życia. Teraz złotówka się umacnia. Czy to jest dobrze, czy to jest źle, no to zależy, no, z jakiej strony kto spogląda i kto komentuje w takiej sprawie. Ja uważam, że polska złotówka powinna być dobrą walutą, inni uważają, że powinna być złą walutą, czyli walutą wiecznie osłabianą. Ja mam inne spostrzeżenie, szanowni państwo, ja mam na to wszystko inne spostrzeżenie. No ale dzisiaj mamy sytuację, w której rzeczywiście polska złotówka się bardzo mocno umocniła do tego, co było wcześniej. No, to jest najnowszy, szanowni państwo, najlepszy wynik rządu Donalda Tuska, koalicji Kosiniaka, Kamysza i Hołowni od początków rządzenia. Przypominam, że polska złotówka, gdy Donald Tusk, Kosiniak, Kamysz i Hołownia przejmowali władzę od Morawieckiego, niebezpieczny kredyt, drugie wcielenie Hilarego Minca, to polska złotówka właśnie dosłownie kosztowała tyle co dzisiaj, czyli 3,89, czyli szanowni państwo 3,89, czyli po roku władania Polską Donald Tusk jest w punkcie wyjścia, czyli Donald Tusk nic dobrego nie zrobił dla polskiego złotego. Mówmy sobie wprost i od tego i będziemy zawsze o tym mówić. Oczywiście, teraz złotówka jest droższa, umocniła się, szanowni państwo, do 3,89. To jest szczyt dla polskiego złotego, jeżeli chodzi o prawie ostatnie 2 lata. No to tutaj mamy, widzicie, mamy tutaj 2022 rok. Tutaj mamy ostatnio złotówka 3,90, 3,80, prawda, była w lutym 2022 roku, przed tym wszystkim, co się stało przed kryzysem 2022 roku. Tyle kosztowała złotówka, szanowni państwo, przed kryzysem 2022 roku, ale wtedy oni już wiedzieli, co się stanie na rynkach międzynarodowych, już antycypowali, prawda, więc można powiedzieć, że tutaj taka prawdziwa wartość tego dolara, to jest takie, znaczy prawdziwa wartość przed rokiem 2022, no to była 3,64, a teraz jest to 3,89, no ale ostatnią taką wartość 3,89 to jest wartość, szanowni państwo, najwyższa od 2 lat.
od 2 lat, prawda, z którą mieliśmy już do czynienia w grudniu, gdy Donald Tusk, bo 3,88 było jeszcze lepiej chyba troszeczkę, w grudniu, szanowni państwo, już w grudniu złotówka była troszeczkę mocniejsza lub na tym samym poziomie, to w zależności od wykresów i liczników, kto jak to tam sprzeda, prawda, od rynków międzynarodowych. Jesteśmy w punkcie wyjścia, po prostu jesteśmy w punkcie wyjścia. Donald Tusk, Kosiniak-Kamysz i Hołownia weszli w władanie Polską w sytuacji, gdy polska złotówka właśnie kosztowała 3,89 i od tej pory metodycznie osłabiają polskiego złotego aż do dzisiaj. To uwierzmy, szanowni państwo, że Donald Tusk na tym wykresie, jak widzimy na tym wykresie, nic nie zrobił dobrego dla polskiego złotego, prawda? Zaraz o złotówce kończę, bo to nie jest film o złotówce, lecz pamiętajmy, tutaj złotówka przed rokiem 2022, szanowni państwo, przed rokiem 2022 to był właśnie taki pi razy drzwi 3,60, tak? 3,60, 3,70, 3,60, 3,70. Tutaj mamy nawet, proszę zobaczyć, 3,60 w grudniu 2020 roku, prawda? Tutaj mamy w czerwcu 2021 3,64, tak? Ale to, szanowni państwo, było przed rokiem 2022, gdy Morawiecki rozdał nasze wojsko, szanowni państwo, gdy Kaczyński i Duda wpuścili Morawiecki do Polski dziesiątki tysięcy złodziei i bandytów, niekontrolowanie, no a Tusk do dzisiaj ich generalnie stąd nie wyrzuca. Jednak jeszcze przecież jest rok 2019, no i proszę zobaczyć, w roku 2019, proszę zobaczyć, w 2019, 2018 dolar amerykański był, proszę zobaczyć, 3,60, 3,58, a w roku 2018 był po 3,29, tak, no, w kantorach, wiecie, no w kantorach płacono, można powiedzieć, za 100 dolarów, po 2,99 za dolara, 299 zł za dolara, prawda? No ale Morawiecki tu rozdawał. Przyszedł rok 2022, Hillary Mintz zniszczył polską przedsiębiorczość. Szanowni państwo, w innych krajach były mniejsze impakty tego, prawda? Wiele krajów inaczej do tego wszystkiego podeszło niż Hillary Mintz. Wel niebezpieczny kredyt, wel, szanowni państwo, tam student czy tam coś, prawda? No taka rzeczywistość. No i w rok 2022 Morawiecki nadrukował pieniędzy w walucie podrzędnej. Morawiecki, Glapiński obniżył oprocentowania do 0% w kraju, w którym, szanowni państwo, nie ma zamrażalnych oprocentowań, a rynek kredytowy, to on nie kuleje, on jest, rynek kredytowy w Polsce to jest, szanowni państwo, jedna wielka tragedia. W kraju, w którym nie ma zamrażalnych oprocentowań, trudno rekredytować, refinansować, przerzucać kredyty, spłacać kredyty, płacać kredyty i robić 159 innych rzeczy, które można robić w krajach anglosaskich i krajach, które mają normalny rynek kredytowy, normalny rynek finansowy. My tego nie mamy. Szanowni państwo, obniżyli oprocentowanie do 0%, no a potem podwyższyli do 6,75, żeby uratować sytuację, którą po prostu no, natrzepali nam i profesor Glapiński to zrobił razem z Bystrzakami z Rady Polityki Pieniężnej i Morawiecki, i Kaczyński. To, szanowni państwo, no, oni to robili po to, żeby była panika, prawda, żeby oposy dostawały po pół miliarda, prawda, żeby ludzie, jak wiecie, jak zostanie 2 miliardy wysłane do szwajcarskich banków i to zniknie, to nikt nie będzie miał z tym problemu, prawda, no i tam, nie wiem, wybudują elektrownię, potem ją rozbiorą, prawda, i tak dalej, to setki rzeczy, prawda, setki rzeczy będą budowali, że chcą wybudować elektrownię i nie wybudują, przyjdą następni, nowy zarząd przyjdzie, wydadzą znowu miliard, prawda, na nowy zarząd i tak nie wybudują, a za 3 miesiące będziemy mieli zimę minus 10, minus 15, minus 20 stopni, szanowni państwo, tak jak było przed 10 miesiącami. Przypominam, że w listopadzie, w grudniu to już była temperatura minus 5, minus 10, minus 15 stopni. Proszę sobie wejść do moich filmów z listopada, z października, z grudnia zeszłego roku, czyli sprzed, no wiecie, sprzed 7 miesięcy, no 6, 8, prawda, miesięcy. Proszę sobie wejść na filmy sprzed 8 miesięcy na tym kanale i sobie poszukać.
szukacie filmów, ja tam pokazuję pogodę, żeby odczarowywać nasze umysły, bo pamiętajmy, że Krakowiaczek 1, szanowni państwo, co miał koników 7, 7 lat wojował, ostał mu się jeden, zabronił, szanowni państwo, produkcji w Polsce pieców, a jeszcze inny to w ogóle nakazał zaklejać kominy. To taką mamy rzeczywistość w kraju, w którym temperatura spada do minus 20 stopni, a wcześniejsza opcja rządząca i ta sama opcja rządząca to w ogóle nam wpajają, że w Polsce powinno mieszkać 60 milionów ludzi w sytuacji, w którym, szanowni państwo, Polska jest skrajnie przeludnionym krajem. Nam się wpaja, że w Polsce ma mieszkać 60 milionów ludzi, gdy zakleja nam się kominy, zabrania się nam pieców, nie mamy elektrowni atomowych, nie mamy węgla, drewna się zabrania, a i tak jest go mało, prawda? Gaz jest horrendalnie drogi, ale go zakazują, ropy zakazują. Ja nie wiem, czy będziemy się ocieplać naprawdę w tej naszej kochanej Polsce, ale właśnie tak już. I to jest właśnie odkłamujemy, żeby móc dobrze ustawić swoje życie, ustawić swoje finanse, ustawić swoją ekonomię, ustawić swoje rodziny, ustawić swój biznes, szanowni państwo, ustawić swoje firmy, ustawić swoją przyszłość, jak inwestować w equity i gdzie. Przede wszystkim, jeżeli ktoś inwestuje, szanowni państwo, czy prowadzi biznes na podstawie kłamstwa, no to ewentualnie może robić taki biznes jak ten od dziergania kalesonów za 500 000 000 PLN. Szanowni państwo, takie to właśnie nasze biznesmeny. Zanim przejdę do następnego etapu tego filmu, proszę o chwilkę, bo wezmę swojego ukochanego łyka kawy. No i jedziemy, szanowni państwo, oczywiście zapraszam wszystkich do subskrybowania, jeżeli nie subskrybujecie państwo jeszcze kanału, bardzo proszę, jest nas już ponad 10 tysięcy, szanowni państwo, ponad 10 tysięcy subskrybentów, mam bardzo duży odsetek subskrybujących, tak więc zapraszam do subskrybowania, a także klikania w dzwoneczek notyfikacyjny, bo sama subskrypcja nic nie daje. Bo jak subskrybujemy tylko i wyłącznie, to wtedy YouTube wcale nie musi wysyłać nam powiadomienia, bo tam dodatkowo jest taki dzwoneczek, czyli notyfikuj wszystko, czy też po angielsku notyfikuj all, prawda? No i wtedy YouTube będzie wysyłał państwu powiadomienia o najnowszych produkcjach z moich, z Formuła Nieruchomości, szanowni państwo. Tak więc zapraszam i przechodzę dalej. Proszę bardzo. Szanowni państwo, proszę bardzo, przechodzimy, szanowni państwo, dalej. Tutaj teraz walutę załatwiliśmy, tak więc cieszymy się, że złotówka się umacnia, no ale generalnie turystyka się przez to nie cieszy, ze względu na to, że no, mniej ludzi chętniej przyjedzie do Polski, bo złotówka jest mocniejsza, prawda, a ceny i tak mamy wysokie, więc jeszcze więcej będą musieli zapłacić w euro i dolarach, prawda, za to my, jadąc na wakacje, kupimy troszeczkę taniej. Albo na przykład, jeżeli chcemy kupić nieruchomość za granicą, to też zapłacimy mniej, co jest przyjemne, prawda, pod tym kątem, więc dlatego waluta jest tak ważna, bo trzeba wykorzystywać fluktuacje naszej waluty, na przykład wtedy, gdy jest waluta droga, no to nasza droga, no to wtedy za tą drogą walutę warto kupować coś na przykład w euro, co jest akurat tańsze, bo wtedy na przykład 5-10% zapłacimy mniej, a nawet 15% czasem, prawda? Tak więc przechodzimy, szanowni państwo, dalej, co się dzieje w Polsce. Ludzie mówią, no biznes, biznes, biznes biznesem, firma firmą. Szanowni państwo, w Polsce, uwierzcie mi, mamy skrajny komunizm i skrajną korupcję, skrajny, szanowni państwo, socjalizm, a tutaj pokażę państwu właśnie przykłady tego socjalizmu, tego komunizmu i tego udawania w Polsce, że w Polsce jest wolność gospodarcza. Szanowni państwo, to jest TVP Info. TVP Info miało zostać zlikwidowane, mieli przestać wysyłać miliardy złotych, szanowni państwo, dziesiątki miliardów złotych na TVP. Donald Tusk i jego opcja miała zlikwidować TVP, nie zlikwidowali. Ja jestem oczywiście, nie to, że za likwidacją TVP, ja jestem, szanowni państwo, zwyczajnie za tym, żeby TVP nie konkurowało z polskimi rodzimymi, szanowni państwo, firmami, tak jak nie chcę, żeby, szanowni państwo, spółki zagraniczne, spółki Skarbu Państwa, czyli spółki na przykład francuskie Skarbu Państwa, bo takie też są, czy polskie spółki Skarbu Państwa, szanowni państwo, konkurowały z człowiekiem, który sprzedaje parówki. No nie chcę, prawda? I proszę zobaczyć, jaką mamy sytuację, na przykład dlaczego w Polsce zawsze będzie źle, dlaczego w Polsce biznes zawsze będzie niszczony, bo w Polsce jest taka narracja, jest kilka milionów
milionów, kilkaset tysięcy ludzi, którzy uważają, że mogą brać twoje podatki, podwyższać ci ZUS i podatki, szanowni państwo, tylko po to, żeby na przykład pompować w spółki Skarbu Państwa lub w takie rzeczy jak TVP, prawda, bo oni muszą spełniać jakąś tam niby misję państwową, co jest generalnie skrajnym kłamstwem i ogłupianiem ludzi, bo te pieniądze nigdy tam nie powinny pójść, te pieniądze powinny pójść na nasze wojsko, na szpitale, szanowni państwo, i na edukację. I jaskrawym przykładem jest TVP. No proszę zobaczyć, szanowni państwo, jeżeli chodzi o TVP, proszę zobaczyć, cała sekcja w TVP o sporcie. Szanowni państwo, z jakiej racji zabierają nam podatki po to, żeby zatrudniać tutaj jakiś pisarzy o sporcie, jakichś, nie wiem, ludzi? Proszę bardzo, na to idą nasze podatki. Zamiast, szanowni państwo, na edukację, zamiast, szanowni państwo, na zdrowie, zamiast na szpitale, zamiast na wojsko, pieniądze z naszych, są nam zabierane pieniądze z podatków i o czym pisze sobie TVP Info, które powinno zostać już dawno zlikwidowane. Na przykład o piłce nożnej. Proszę zobaczyć, o piłce nożnej, gdzie są, jest wiele gazet, w Polsce prywatnych, sportowych, gdzie jest wielu komentatorów na YouTubie sportowych, ludzie się tym zajmują, to są pasjonaci, to są bardzo dobrzy ludzie, szanowni państwo, od sportu, i TVP konkuruje właśnie za nasze własne pieniądze, zabiera nam w podatkach, szanowni państwo, państwo i przeznacza TVP, żeby oni konkurowali. Widzicie, ja kocham sport, ja każdemu sport polecam, prawda, nie do końca sport wyczynowy, sport jest bardzo ważny, kocham sport, prawda, jest to zdrowie, ale widzimy, nawet TVP niszczy poprzez konkurencję, szanowni państwo, z prywatnymi rodzinami, z prywatnymi ludźmi, z Polakami, nawet na kanwie sportowej. Przecież to jest obłęd, szanowni państwo, ta sekcja powinna stąd zniknąć jutro, tak? Donald Tusk zapowiadał likwidację TVP, ja, szanowni państwo, chciałbym żeby Donalda Tuska wreszcie ze stołka premiera wyrzucono, niech on się poda do dymisji, nie zlikwidował TVP, szanowni państwo, a nawet chociaż gdyby to zredukował, żeby TVP, widzicie, ja jestem pasjonatem sportu, ja występuję bo to jest kanał o biznesie, no i mamy, szanowni państwo, biznesy sportowe w Polsce, mamy biznesy prywatne, sportowe, rodzinne, prawda, różnego rodzaju kanały YouTube, gazety i tak dalej. No i TVP, szanowni państwo, zamiast na te kanały sportowe, zamiast, szanowni państwo, na te portale sportowe, ludzie wchodzą na TVP, a TVP, skąd ma TVP pieniądze, szanowni państwo, żeby tutaj pisać o sporcie? Czy to jest sprawa wagi państwowej, żeby państwo konkurowało, szanowni państwo, z polskimi rodzinami, żeby pisać o, nie wiem, o nie wiem, kto tu jest, Hiszpania, Anglia? Albo bońka pokazywać, szanowni państwo, odgrzewanego kotleta po raz następny, prawda? To powinno zostać, szanowni, to jest zgroza. Te pieniądze mogłyby pójść, szanowni państwo, na nasze szpitale, na nasze bezpieczne drogi, szanowni państwo, na elektrownie atomowe, ale tego nie ma. Tego nie ma i nie będzie, dopóki, szanowni państwo, wiecie co, ja nawet bym nie był jakiś taki, żeby to TVP zlikwidować, ale niech, żeby to TVP było czymś takim, wiecie, żeby to TVP było czymś takim, żeby to było czymś takim, żeby oni się zajmowali czymś takim, co w ogóle nie, na czym w ogóle nie jest w stanie zarobić prywatny biznes. Prywatny biznes, prawda? Bo jeżeli mamy sytuację, w której są rzeczy, na których no jednak są rzeczy, na których się po prostu nie da zarabiać i bez sensu o tym pisać. I jest ich wiele takich rzeczy. Sport to jest coś, na czym można zarobić prywatnie. Więc TVP powinno trzymać łapska z dala. Szanowni państwo, to jest konkurencja państwa polskiego z prywatnymi ludźmi. Ale to nie jest koniec, prawda? Tu mamy sekcję sportową i teraz trzeba się zapytać, ile miesięcznie pochłania sekcja sportowa w TVP? Szanowni państwo, to są miliony złotych zapewne. Te miliony miesięcznie, miliony, jak nie dziesiątki milionów złotych, cała sekcja sportowa, podejrzewam, miesięcznie pochłania. To powinno zostać zlikwidowane. Powinien być zakaz, jak już oni nawet, wiecie, chociażby zrobili pozory i by wprowadzili zakaz konkurencji spółek państwowych z prywatnym biznesem. No tak powinno być. Powinien być zakaz, szanowni państwo, spółek państwowych z prywatnym biznesem. Chociaż tyle powinni zrobić, ale nie, bo oni wam mówią,
że muszą zabrać ci w podatkach, muszą ci podwyższyć ZUS, żeby w TVP siedziało kilku jakichś tam dziobaczy i żeby oni sobie dostawali pieniądze za to, że będą pisali o meczu Polska-Anglia. Przecież to jest joke, szanowni państwo, to jest wszystko śmiech. Przecież to jest, dla mnie to jest obrzydliwe. Ale my jako naród jesteśmy tak socjalizowani, tak skomunizowani, tak otępieni, że nawet nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Przepraszam, łyczek kawy. Tak więc, no widzimy, waluta jest skrajnie słaba po 10 miesiącach, szanowni państwo, od rządu Donalda Tuska, a TVP konkuruje z portalami sportowymi. Jedziemy dalej, proszę bardzo, następne sekcje. Proszę bardzo, następne sekcje. Sport, proszę bardzo, następne sekcje, szanowni państwo. Sport. Proszę bardzo, szanowni państwo. Od czasu do czasu, zamiast tych sekcji pojawia się na przykład sekcja walutowa albo sekcja o nieruchomościach, szanowni państwo. I na przykład mój kanał jest o nieruchomościach i walutach i o inwestowaniu, o pieniądzach, o biznesie. Dlaczego oni ze mną konkurują? Ja się domagam, szanowni państwo, jako obywatel Rzeczypospolitej, zakazu konkurencji, niezdrowej konkurencji ze strony TVP. Naprawdę. Idźmy dalej, szanowni państwo, idźmy dalej. Zawsze zamiast sportu na przykład bardzo często wisi sekcja walutowa. Sekcja walutowa, jedźmy dalej. O, jest sekcja walutowa akurat teraz schowana, proszę bardzo. Dlaczego w ogóle TVP pisze o walutach? Przecież oni się, szanowni państwo, właściwie na tym nie znają. Czyli zatrudniają, wiecie, zatrudniają mojego konkurenta za moje własne pieniądze, żeby on ze mną konkurował. I tutaj jest setki tych artykułów, tysiące, szanowni państwo, tysiące. Ja jestem za tym, żeby tego... Znaczy, ja jestem za likwidacją TVP, jak najbardziej. Jestem za likwidacją TVP, ale oni nawet nie chcą robić pozorów, prawda? Oni nawet nie chcą, szanowni państwo, robić pozorów. Jedźmy dalej. Tutaj mamy takie wiadomości typu, o Wimbledon, widzicie, Wimbledon, znowu sekcja sportowa, bo teraz jest, ale widzicie, zniknie sekcja sportowa, wrócą waluty, wróci, nie wiem, finanse, prawda? Przecież oni się na tym nie znają, szanowni państwo. Nawet jak się znają, to jest wszystko muzyka. Po co TVP pisze o muzyce? Po co? Przecież są muzyczne kanały zwykłe, prawda? Po co TVP, szanowni państwo, pisze o muzyce? Dlaczego oni... Ja generalnie jestem za tym, żeby zlikwidować TVP, żeby sprzedać jak najbardziej, ale widzicie, druga sprawa, prawda? O, mamy. Co tu jest na przedzie? Lewandowski kupił dyplom w prywatnej uczelni w Łodzi. Wykładowczyni oskarża piłkarza. No i tyle, szanowni państwo, no mamy już doktora, którego się oskarża, który próbuje ważyć w Polsce losy całego państwa i całego narodu, przez wielu uważanych za podżegacza, szanowni państwo, do W, który jest oskarżany o, szanowni państwo, o plagiat doktoratu. I się i mówi, że źle cytował, prawda? Że źle cytował. No doktorat źle cytował. No mamy tutaj, co mamy? Ciekawe, czy Lewandowski został źle oskarżony też, prawda? Lewandowski kupił dyplom w prywatnej uczelni w Łodzi. Robert Lewandowski kupił dyplom w prywatnej uczelni w Łodzi. Pisze to z całą odpowiedzialnością, bo zdał u mnie dwa egzaminy. O wszystkim dowiedziałam się w czasie przesłuchania jako świadek w tej obrzydliwej sprawie. No, widocznie Barbara Mrozińska nie wiedziała, tak domniemam z tego tweetu, że Barbara Mrozińska nie wiedziała, że Robert Lewandowski u niej zdawał dyplom. Chyba o to chodzi, prawda? Ale tutaj przecież nie dzisiaj o Robercie Lewandowskim i jego ewentualnej, nie wiem, kupieniu, czy kupienie to jest korupcja, prawda? Nie wiem, szanowni państwo, wiemy jedno, szanowni państwo, że Polska, widzicie, nawet na uczelniach się kupuje w Polsce, szanowni państwo, doktoraty się plagiatuje, dyplomy kupuje, Uniwersytetum Tumanum rozdawał dyplomy, żeby sobie, wiecie, pisowcy wkładali ludzi na
zarządy spółek Skarbu Państwa, tumanów tam wkładali, prawda? Ale widzicie, tutaj wcale nie jest lepiej, bo mamy sytuację, w której, szanowni państwo, TVP konkuruje ze sportem, ze kanałami sportowymi, szanowni państwo, z kanałami inwestycyjnymi, walutowymi, nieruchomościowymi. To powinno się zlikwidować, szanowni państwo. Te pieniądze powinny pójść na szpitale. Czyli to jest następne kłamstwo, tak? Dlatego w Polsce biznesu... Dlaczego ja pokazałem TVP? Ja pokazałem TVP, szanowni państwo, dlatego, że ludzie mówią, czy założyć biznes, czy tu się bogacić. Tutaj, jeżeli ty chcesz mieć biznes, przykład. Orlen wykupił gazetki. Popatrzcie, TVP konkuruje ze sportem. Orlen wykupił gazetki za nasze własne pieniądze, prawda? Za kilkaset milionów, a może nawet całość ich kosztowała, nie wiem, miliard, bo może były tam zobowiązania, nie wiem, nigdzie nie znalazłem tych informacji, ile było zobowiązań, a wiadomo, że jakieś były, prawda, może miliard, może dwa miliardy. I spółka Skarbu Państwa też konkuruje ze wszystkimi prywatnymi wydawcami, szanowni państwo. Przecież to wszystko powinno być do likwidacji. I potem się dziwić, że jak 2 miliardy prawie złotych zostało wydanych do szwajcarskich banków, to nikt nie wie, gdzie są. No bo, a co mieli? Kto miał napisać o tym? Gazetki kupione, szanowni państwo, przez Orlen miały o tym napisać, że za Obajtka, nie wiem, nie da się znaleźć 2 miliardów, szanowni państwo, które zostały wysłane z Orlenu, a kto może TVP miało napisać, które było pod władzami kaczystów? No proszę to zrozumieć, prawda? Polska zawsze będzie okradana, Polska... W Polsce druga sprawa, zacznie sprzedawać parówki, a Orlen też zacznie sprzedawać parówki. No i już nie będziesz sprzedawać parówek i pojedziesz, że tak powiem, za granicę pracować, nie wiem, na Norwega czy Szwajcaria, bo polskie spółki Skarbu Państwa, czy takie tworki, potworki jak TVP konkurują ze wszystkimi, prawda? Oni konkurują za nasze własne pieniądze, masowo z nami konkurują, dlatego w Polsce zbytnio się nic nie da zrobić, prawda? Mówi się, że na przykład, wiecie, że we Włoszech prowadzi się trudno biznes, czy w Hiszpanii, no ale tam masz wszędzie bary na przykład, prawda? I idziesz do baru i tam taniej za jedzenie płacisz w tych barach jak w Polsce, prawda? Ale tam dostajesz, ale tam zarabiasz 2 razy więcej, prawda? Nie trzeba gazu używać, bo nie ma zimy, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A zobaczmy, gdzie u nas są bary. U nas coś takiego już nawet nie istnieje, szanowni państwo, bo wszędzie są tylko jakieś smażalnie, gównożarcia, które udają restauracje zagranicznych korporacji i tak dalej, i tak dalej. To już po prostu nie istnieje, szanowni państwo. A jak sobie założysz hamburgerownię, no to wybudują też jakąś spółkę zagraniczną i będą tam hot dogi sprzedawać obok, bo mają tanie finansowanie, niskie podatki i lepszą administrację, prawda? A ty zostaniesz zajechany za ZUS. Polska to jest over, prawda? A następną emanacją tego wszystkiego, szanowni państwo, a emanacją tego całego ochydztwa, które się przetacza przez Rzeczpospolitą, prawda? A próbowano to zakopać przyjazdem 5 milionów... ludzi, próbowano zniszczyć nasz naród, szanowni państwo, przez najazd innych ludzi, prawda, przez najazdy. Emanacją tego wszystkiego także jest rynek nieruchomości. Proszę zobaczyć, na takiej zwykłej dzielnicy w Gdańsku, bo ludzie też się pytają, czy wrócić do Gdańska, czy przyjechać do Gdańska, no bo wiecie, ja dużo pisałem o tym, ja ciągle to mówię, ja dużo pisałem. Setki tysięcy ludzi przez 10 lat to przeczytało. Ja nie robiłem, szanowni państwo, wykładów, znaczy robiłem, ale nie robiłem na YouTubie, dopiero kanał YouTube nawet jeszcze 2 lata nie ma, znaczy kanał YouTube ma sam 10 lat, prawda, ale ja dopiero od 2 lat publikuję to, co publikuję, wcześniej tylko miałem tam kilka takich wizytówek filmowych, można sobie wejść na moje najstarsze filmy. Kanał właściwie dopiero ruszył 2 lata temu i od 2 lat wrzuciłem 2000 filmów, no ale wcześniej, szanowni państwo, ja ponad 10 lat publikuję, a publikacje były poprzedzone moją ciężką pracą, praktyką, prawda, i zdobywaniem doświadczenia, szanowni państwo, teoretycznego, licencyjnego i tak dalej. No, to wszystko praktyka, prawda. I przez 10 lat pisałem dużo, prawda, o Gdańsku, o Trójmieście i tak dalej, że tu się to fajnie i miło, ale już nie jest fajnie i miło. Przede wszystkim jest skrajnie za drogie, a nawet jakby nie było za drogie, struktura społeczna tego miasta
nie wiem, nie, człowiek, rodzina, taki normalny człowiek nie chciałby tu rodziny wychowywać, prawda? Nawet jak to by było tanie w danym momencie. No ja bym nie chciał, prawda? Normalna rodzina nie chciałaby wychowywać dzieci w Gdańsku, tym bardziej w jakimś tam Sopocie. No po prostu nie, prawda? Po prostu nie. Po prostu nie i tyle, bo w danym momencie no to miasto jest, ja nie, to co się dzieje tutaj to przeraża mnie, ale sprawdźmy, czy przypadkiem, no jak już kogoś takie społeczne rzeczy jakoś tak nie mierzą, prawda, ale no mi się to nie podoba, co się dzieje w tym mieście, prawda, nie wiem, może w Gdyni już bym bardziej, ale Gdańsk... Ale to zaraz może to wszystko te w Gdyni może, prawda, ale w Gdańsku przede wszystkim jest za drogo, a dodatkowo struktura społeczna tego miasta, no i samego miasta Sopotu, wiecie, jak ktoś jest młody przyjechać na imprezę, czy jak ktoś jest młody i przyjechać do Gdańska, nie wiem, znaleźć może, wiecie, bo to jest jednak miasto, nie wiem, żonę znaleźć, czy coś takiego, wiecie, no to może tak, prawda, czy sobie pomieszkać, jak ktoś jest singlem, ale rodziny w Gdańsku jako tako wychowywać większość ludzi normalnych nie chce. Zresztą ja to widzę też po moich znajomych, prawda, wszyscy, co oni mają, wiecie, 40-50 lat, no to nikt nie chce wychowywać rodziny w Gdańsku, ani w Sopocie. Może bardziej jeszcze Gdynia, no ale tam to raczej też do góry lepiej w tych Rumiach i tak dalej, tam u góry bardziej w stronę Kaszub, prawda, bardziej pod tym kątem, ale zobaczmy, może to wszystko jest nieprawda, prawda? No i następny, szanowni państwo, teraz będzie gruby punkt, no i proszę zobaczyć, tutaj mamy Przymorze, proszę zobaczyć, to jest Przymorze, to jest taka dzielnica, taka dzielnica potworek, prawda, bo dla mnie wszystkie dzielnice, te blokowiska, prawda, to są takie postkomunistyczne potworki, prawda, proszę zobaczyć, tu mamy najwyższy falowiec, ten długi ptaki ten, a tu mamy takie budynki, wiecie, zwykłe blokowiska między starymi blokowiskami, prawda, po prostu, ten... Tak to właśnie wygląda, tu mamy Przymorze, no i na takim zwykłym, wiecie, szarym blokowisku, blisko dosyć plaży, zobaczmy, po ile są, szanowni państwo, nieruchomości. Przy plaży, której de facto jest strasznie zanieczyszczona, woda jest strasznie zanieczyszczona, no a ciepło wcale też nie jest, więc ja to ciągle mówię, że jeżeli ktoś chce, no to wcale nie jest ciepło w Polsce, prawda, bo mamy sytuację, w której w danym momencie jest po prostu zimno, prawda? Zimno. Polska to nie jest miejsce, znaczy polska plaża to nie jest miejsce ciepłe, jak, nie wiem, Hiszpania, prawda? To nie jest Kraków, że tu jest gorąco. Proszę bardzo, dzisiaj 24 i co tu się dzieje? 24, szanowni państwo, stopnie i chmury. Jutro 24, pojutrze deszcz. Pojutrze deszcz. 24, to nie jest pogoda plażowa, to jest pogoda zimna. Wczoraj deszcz, przedwczoraj deszcz. Było kilka ładnych, ciepłych dni. Bardzo ładny, było pięknie, ale zaraz przychodzą burze, prawda? Jak nie woda brudna, no to burze, jak nie burze, no to zimno, szanowni państwo, i tak właśnie to się toczy. To nie jest, to wiecie, w północ, jeżeli, bo ludzie mówią, no tak, ale tam jest plaża, to jest fajnie, to nawet społecznie to mnie nie obchodzi, a nawet jak jest drogo, to mnie nie obchodzi, bo jest plaża i miło. No nie jest, szanowni państwo, woda jest brudna, a pogoda w Trójmieście jest taka, że to jest raz zimno, raz woda jest brudna, a jak jest ciepło, no to robią się burze. Północ Polski, szanowni państwo, to nie jest Majorka, północ Polski to nie jest Kraków, że jest 36 stopni, prawda, bo o to chodzi, że gdy w Gdańsku jest 24, no to wiecie, na północy Polski, tam w Krakowie, w Sanoku jest na przykład 30, prawda, 32 i tam nie ma tylu tych deszczy, prawda, jak tutaj. Taka jest to temperatura, żeby skorzystać z polskiej plaży, no to trzeba mieszkać rzeczywiście, wiecie, blisko polskiej plaży, prawda, blisko polskiej plaży, wtedy wykorzystasz te ciepłe dni akurat, które ci się nadarzyły, prawda? No ale wtedy możesz nie mieć urlopu, przecież ludzie pracują. No ale zobaczmy, może to wszystko nieprawda, szanowni państwo. No i tutaj kliknąłem na tym Gdańsku przy morzu,
Ta dzielnica wygląda tak, prawda, bo ludzie mi zarzucają, że ja mówię, że Dulkiewicz, szanowni państwo, niszczy moje miasto. No niszczy moje miasto, bo szanowni państwo, moje miasto, proszę bardzo, moje miasto wygląda tak, prawda, popatrzcie, jakie trzy potworki. Moje miasto wygląda tak, prawda, między starymi blokami buduje się inne bloki, tylko że trochę nowsze, takie wiecie. One wcale nie będą ładne w przyszłości i tak dalej. To nie są, wiecie, Twin Tower z Gdyni, prawda? No, komuniści budowali tak, a w Gdańsku się buduje tak. To oczywiście nie za Dulkiewicz, prawda? Tutaj mamy takie nieruchomości, no ale naprzeciwko mamy ten falowiec, te nieruchomości są naprzeciwko tego falowca, prawda? Czyli między falowcami buduje się, można inne jakieś takie molochy, prawda? Jakieś takie molochy, gdzie tam no, nie ma miejsca, zamiast, szanowni państwo, ściąć te lasy i wybudować ładne apartamenty, piękne, duże, żeby to wszystko ładne, a to takie budują takie coś... I tyle, prawda? Ja tego nie rozumiem. Ja uważam, że moje miasto jest skrajnie niszczone, szanowni państwo. Zamiast mamy bardzo dużo miejsca przy plaży, a tam się nie buduje, prawda? Lasy same w Sopocie budują, w Gdyni budują, a w Gdańsku nie budują. W Gdańsku się takie potwory buduje między innymi potworami, prawda? Tak jest, prawda? Jeżeli ktoś mówi, że szare bloki są fajne, to jest jego sprawa, prawda? Ja uważam, że dom jest fajny. Ja uważam, że apartament to apartament. Ładny ma być, prawda? Ale tutaj jeden przy drugim będą budować i to będzie brzydkie. Taka jest, szanowni, w sytuacji, gdy mamy dużo ziemi, w sytuacji, gdy moglibyśmy to ładniej budować, lepiej budować, no to się powtarza błędy zwyczajnych komunistów, prawda? Taka jest rzeczywistość, szanowni państwo. I to jest po prostu brzydkie. No to nie jest ładne, szanowni państwo. To nie jest po prostu ładne. No to no nie jest to ładne, prawda? I tyle. W Gdańsku się buduje 39-metrowe klitki, 29, no to tak jak zobaczyłem w Krakowie, zaczęli sprzedawać 12-metrowe klitki, prawda? No i sobie pomyślałem, takie przysłowie, Kraków, miasto biedaków, no kto chce mieszkać koło apartamentowców, gdzie wszystko to jest 12 metrów, prawda? A co powyżej 29 metrów to ewentualnie jest wynajmowane turystą, prawda? To kto by tam chciał mieszkać? Kto by tam chciał? Ja bym nie chciał mieszkać, szanowni państwo, koło mieszkań, Airbnb, prawda, przychodzi, czy tam te apartamenty wynajmują. Nie chciałbym na takiej dzielnicy mieszkać, gdzie tylko i wyłącznie, wiecie, ludzie przyjeżdżają do tych apartamentowców, prawda? Albo gdzie, no, jak już ktoś mieszka, no to, wiecie, mieszkają ludzie na 12 metrach kwadratowych. Przecież to jest wszystko patologia, szanowni państwo, społeczna, tak? Kto chce na takim osiedlu mieszkać? Dlatego moi znajomi większość, no to poza Gdańsk się wyprowadza, poza miasto, prawda? Bo to takie potworki, proszę bardzo, co w tym ładnego jest? To wszystko takie potworki, prawda? Powielane błędy. Powielane błędy i tyle. W kraju, w którym mamy bardzo duży, nie używamy naszej ziemi, w kraju, w którym jest bardzo dużo, szanowni państwo, przestrzeni, wszystkiego, my budujemy, właściwie można powiedzieć, jak nie wiem, w jakimś Hongkongu, nie wiem po co. Dlatego moje miasto jest niszczone, dlatego tym wszystkim generalnie skrajnie pogardzam, tak? Pogardzam, tak? Ale może mam, nie mam racji. No, zobaczmy w takim razie. No i proszę zobaczyć. Najtańsze 80-metrowe mieszkania na takim przymorzu. Proszę bardzo, 970 tysięcy. Tutaj coś jest. Przymorze, prawda? 970 tysięcy, coś takiego. To nie wiem, co to jest. To nie jest w bloku, to jest poddasze. No, poddasze, czyli najgorsze, co może być, bo na poddaszu przede wszystkim jest mniej miejsca, bo są ściany skośne. Po drugie, w lato, gdy jest akurat gorąco, bo wiadomo, że w Gdańsku też jest często gorąco, 30-35 stopni, ale tu trzeba mieszkać, żeby wykorzystać tą pogodę, prawda? Czyli w lato jest bardzo gorąco na poddaszu, a w zimę bardzo zimno. Czyli w lato wydasz na oziębianie, a w zimę wydasz dużo na ogrzewanie, czyli to jest tragedia, prawda, przez 30 lat. Czyli najtańsze mieszkania mamy, patrzcie, Przymorze Małe, tutaj takie mieszkanie, 82 metry kwadratowe za 1 399 tysięcy. Następne mieszkanie z ogródkiem, 1 490 tysięcy. Proszę bardzo, 1 497 tysięcy. 1 497 tysięcy. 1 497 tysięcy. Widzicie? Po 1,5 miliona. Jeżeli ktoś chce zamieszkać na przymorzu, na normalnych 80 metrach,
no to jest 1,5 miliona w danym momencie. 1,5 miliona, 1,640 tysięcy. No to trzeba się, nie wiem, no nie wiem, stuknąć w głowę i tyle, prawda, żeby tyle wydawać. No w kraju, w którym, szanowni państwo, gaz drożeje, elektryczność drożeje, jest zima, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Czynsze będą strasznie drożeć. Zobaczycie, w sytuacji, zobaczcie, w Szczecinie można 100-metrowe kupić już za 500 tysięcy złotych, a nawet 400 tysięcy złotych. W Szczecinie, prawda, w Szczecinie. Cóż to oznacza, szanowni państwo, że no, żeby zamieszkać na Przymorzu, to trzeba wydać 1,5 miliona, a 1,5 miliona na dzisiejsze kredyty, bo dzisiaj przecież kredyty są na 9%, prawda? No to 1,5 miliona, gdyby to liczyć, proszę zobaczyć, gdyby to liczyć, szanowni państwo, gdyby to liczyć po dzisiejszych oprocentowaniach kredytów, 1,5 miliona, proszę bardzo. Na 30 lat, na 9%, proszę bardzo, no bo trzeba czasem, trzeba 100% liczyć, żeby zrozumieć, ile się wkłada w to pieniędzy. No to rata będzie, szanowni państwo, 12 719 zł, a oddamy, proszę zobaczyć, total multiple until April, a potem other April. A tu mamy 12 000 zł, szanowni, a po 30, a. Po 39. Nie, spoko. 12 719, a potem, szanowni państwo, czyli trzeba oddać 5 milionów złotych, plus ogrzewać to drogim gazem, drogą elektrycznością ze spółek Skarbu Państwa, szanowni państwo. Znaczy, no trzeba przecież płacić za zgubione miliardy w Szwajcarii, trzeba płacić za gazetki wykupione od Niemców, i tak dalej, i tak dalej. No i mamy tego wszystkiego taki efekt, żeby zamieszkać na Przymorzu, na kredyt, to jest koszt przez 30 lat jakieś 8 milionów złotych. No to trzeba być naprawdę jakimś mentalnym uzurpatorem, prawda, żeby wmawiać coś takiego Polakom, że to jest fajne, jakkolwiek, że to wszystko się, jest wszystko okej, okay, prawda? Nie, nie jest, szanowni państwo, okej, okay, ale może się mylimy, może się mylimy. No bo przecież nam się oczernia Hiszpanię, prawda, że tam jest tragedia, prawda? Nam się oczernia Włochy, nam się oczernia Francję. No wiadomo, że we Francji to kalifat francuski, prawda, i tak dalej, w Wielkiej Brytanii też coraz bardziej, i tak dalej, ale nam się to oczernia. No ale u nas, czy to wszystko jest prawda? No i zobaczmy, szanowni państwo, na Gran Canarii, szanowni państwo, na której wcale dzisiaj nie jest gorąco i wcale tam nie trzeba jakoś, proszę bardzo, to jest Gran Canaria, to jest Hiszpania, szanowni państwo, to jest Hiszpania, proszę bardzo. To jest Hiszpania, tam jest czysta woda, tam jest czyste powietrze, tam nie trzeba ogrzewać, ani nawet zbytnio oziębiać nieruchomości, bo tam wcale nie ma jakichś skrajnych gorących temperatur. To są Wyspy Kanaryjskie i popatrzmy, jeżeli chodzi o Gran Canarię, tam wcale nie jest dzisiaj jakoś gorąco, bo tam jest tylko 31 stopni, jutro 32, pojutrze 30, 28, 26 i chmury, 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 prawda? Tak więc tam nie jest wcale gorąco. W nocy po 17 tam wcale nie jest gorąco, szanowni państwo, ale jest fajna temperatura, prawda? Ale w ostatnim tygodniu było zimniej niż w Krakowie o 10 stopni, prawda? Bo gdy w Krakowie było po 35, no to na Gran Canarii, szanowni państwo, było po stopni 24. Ale w Las Palmas na przykład jest zimniej, szanowni państwo, no bo w Las Palmas ono jest tak położone i popatrzmy, Las Palmas to jest największe miasto Gran Canarii, prawda? No i Las Palmas jest po 25, 25, 26, 26, same chmury, patrzcie, 25, 25, 26, 27, prawda? Proszę sobie wyobrazić, same chmury, prawda? A Las Palmas wygląda tak, czyli jest taka temperatura, gdzie nie musisz używać, tak wygląda Las Palmas, jest to miasto wielkości Gdyni, pi razy drzwi, znaczy ludnościowe, tak wygląda Las Palmas, szanowni państwo, i tam w ogóle nie ma słońca, bo tam, o tutaj pokażę wam, tutaj są, widzicie te chmury, te chmury w Las Palmas właśnie się utrzymują na reszcie wyspy tak niezbytnio, bo tutaj jest taka góra. Tu jest taka góra, czy to z drugiej strony była ta góra? To może z tej drugiej strony. Nie, dobra, nieważne. Ale po jednej z tych stron jest taka góra i ta góra tutaj zbiera te chmury, prawda? I te chmury one zostają i dzięki temu tam nie świeci słońce tak zbytnio, prawda? Jest ciepło, ale nie jest upierdliwie ciepło. O to chodzi, prawda? Czyli nawet jak jest, są chmury po prostu się zbierają, bo tego na Fuerteventura czy na Teneryfie nie ma. Te chmury się tam tak nie zbierają, prawda? A tutaj w Las Palmas się zbierają, to jest miasto pół miliona ludzi, nie?
No i zobaczmy, może my to wszystko, szanowni państwo, tak nie, może to wszystko jest nieprawda, o czym mówię. No i zobaczmy w Las Palmas, czy w Las Palmas też, szanowni państwo, trzeba dać, żeby mieszkać przy plaży. Wiecie, półtora miliona złotych, że trzeba wydać, wiecie, 3 miliony euro przez 30 lat, jak ostatni frajer, prawda? No bo pamiętajmy, że 1,5 miliona złotych, dzisiaj, szanowni państwo, euro to jest 4,25, podzielić na 1,5 miliona złotych, to jest 357 tysięcy euro. 357 tysięcy euro. No i znajdźmy, szanowni państwo, 357 tysięcy euro. 357 tysięcy euro. Zobaczmy, jakie to są mieszkania, szanowni państwo. Też zobaczymy od 80 metrów, bo tam patrzyliśmy tylko 80 metrów. Minimum size. Zobaczmy 80 metrów, szanowni państwo. I zobaczmy, co można na Gran Canaria kupić 80 metrów. Za ile? Proszę bardzo, po 100 tysięcy złotych. Nie 1,5 miliona złotych, a 100 tysięcy. Już jakieś rudery po 150 tysięcy, po 200 tysięcy widzimy, jakieś rudery, prawda? Jedne w ogóle nie do kupienia. Taka jest prawda, ale tutaj na przykład jest taki ładny dosyć, prawda? Popatrzmy, 58 tysięcy, 200 tysięcy złotych. Szanowni państwo, 200 tysięcy złotych, nie 1,5 miliona złotych, nie 2 miliony złotych, a po 200 tysięcy złotych już coś wyrwiemy i trzeba się zawsze jeszcze negocjować. To są generalnie rudery, no ale szanowni państwo, przejedźmy te rudery. Przejedźmy te rudery. Zobaczmy, co będzie po 100 tysięcy euro, czyli po 425 tysięcy złotych. Przejedźmy te rudery. Zobaczmy, przejedźmy. Pojadę od razu do szóstej strony. Pojadę do szóstej strony i tutaj dopiero przy szóstej stronie mamy nieruchomości za 90 tysięcy euro. Za 90 tysięcy euro, prawda? Przyjedźmy, szanowni państwo, dalej, szukajmy. Na dziewiątą stronę pojedziemy, może już będą po 100 tysięcy. O, tu mamy po 108, prawda? Czyli tyle, ile można śmiało zbić do 100, ale cofnijmy, żeby było tak na ósmą stronę. No i mamy po 100 tysięcy, prawda? Popatrzcie, jeszcze były po 100 tysięcy wcześniej pewnie, czy po 99, tak? Proszę bardzo. Popatrzcie, 95 tysięcy, popatrzcie, co można kupić za 425 tysięcy w Hiszpanii, tutaj po 99, 99, 99, tu już jest 100, popatrzcie, tutaj 99 tysięcy 500. Proszę bardzo. 420 tysięcy złotych. Tylko, że wiecie, można zbić 10% i kupić to za 399 tysięcy złotych. Czyli nie 1,5 miliona, nie 2 miliony, nie 3 miliony, nie 10 milionów, przez 30 lat ogrzewa. Popatrzcie, co ładnie, brzydko tam jest. I co, to jest gorsze niby niż Przymorze? To jest gorsze niby niż Zaspa, szanowni państwo? Czyste powietrze, czysta woda, nie trzeba ogrzewać. Proszę bardzo, a oziębiać zbytnio też nie trzeba. W Krakowie jak mieszkasz, to jest gorzej, gorsza spalenizna w Warszawie i Krakowie i Lublinie i na Śląsku, jak teraz na Wyspach Kanaryjskich. Proszę bardzo, po 105 tysięcy. Szanowni państwo, po 105 tysięcy, ale pamiętajmy, że tam się zbija 5, 10, 15, 20% bez żadnego problemu. No, czasem się nie da, ale czasem się da. A ten, kto nie negocjuje, ten frajer. Szanowni państwo, proszę bardzo, mamy 85 metrów kwadratowych. Popatrzcie, jaki przestronny. Popatrzcie, jaki przestronny. Ładny, już można się wprowadzać. Szanowni państwo, za 425 tysięcy złotych, gdyby się 10 tysięcy euro zbiło. Popatrzcie, ładny, już można się wprowadzać. Patrzcie, następny, ładny, już się można wprowadzać, proszę bardzo. Ładny, zrobiony. Po 425 tysięcy złotych. Tutaj jaki tarasik, patrzcie, drzewka, czyste powietrze. Czy to jest gorsze od Przymorza, czy Zaspy? Szanowni państwo, my Polacy żyjemy w zakłamanym obłędzie. Dlatego mówię, że Dulkiewicz niszczy moje miasto. Tak, ja uważam, że Dulkiewicz niszczy Gdańsk. Ja uważam, szanowni państwo, że ten, jak on tam ma, ten z Warszawy, szanowni państwo, niszczy moje największe miasto na Mazowszu, moim kochanym. Szanowni państwo, skąd jestem z dziada, pradziada, ojca, matki. Szanowni, jestem urodzony gdańszczaninem, oczywiście. Tutaj, wiecie, od dawien dawna, prawda? Ale no, z dziada, pradziada, z
obydwu stron jestem z Mazowsza, szanowni państwo, tak? I ja uważam, że Trzaskowski niszczy Warszawę, szanowni państwo. Ja uważam, że Kraków też jest niszczony, jeżeli tam się 12-metrowe klitki buduje i tak dalej, ale pod wieloma innymi aspektami, tak? Pod wieloma, te miasta, to będzie to będzie coś okropnego, szanowni państwo, na tych trajektoriach, w których my jesteśmy. Coś okropnego. Szanowni państwo, coś okropnego. To będzie coś okropnego. To już jest, zaczyna być coś okropnego. No mówmy sobie, ja kocham nasze miasta, ja kocham Warszawę, ja kocham Kraków, ja kocham moje Trójmiasto, no ale sorry, no. Sorry, ale jeżeli ktoś mi każe być niewolnikiem, i to już nawet nie niewolnikiem, nie Polaków już dawno, tylko nie wiadomo kogo i jakiś tu, to sorry, ale nie, no i tyle. Proszę zobaczyć, na zwykłej Gran Canarii, szanowni państwo, na zwykłej Gran Canarii po 100 tysięcy, 420, to jest po 500 tysięcy złotych wszystko, nie? Po 500, jedne rudery, drugie nie. Po 500 tysięcy złotych, szanowni państwo, po 500 tysięcy złotych. O, tutaj macie, patrzcie, chcecie parking? Macie parking, patrzcie, 100 metrów kwadratowych. 100 metrów kwadratowych, tak. Macie, chcecie parking? Macie parking. 100 metrów kwadratowych, szanowni państwo, 115 tysięcy euro. Popatrzcie, tak. Tego jest cała, patrzcie, parking, mieszkanie normalne, cała masa, szanowni państwo. I teraz jest pytanie, no dobra, ale może kredyty są droższe? No nie wiem, no bo jeżeli, szanowni państwo, wejdziemy sobie tutaj na taką stronę i sobie sprawdzimy, ile kredyty, no u nas ile ten kredyt kosztował? U nas kredyt kosztował strasznie dużo, no bo to wychodzi rata 13 tysięcy złotych plus ogrzanie, plus oziębienie, prawda? Myślę, że to jest nie do wytrzymania, no ale zobaczmy, szanowni państwo, zobaczmy tutaj, ile będzie kredyt na totalne 115 tysięcy, no to ja wtedy wpiszę 150, że bierzemy kredyt, że nieruchomość 140 kosztuje, bo tutaj nie można takich tak wpisywać jak na stronie Dobry Ruch, prawda? I że wpłacamy 25, że wpłacamy 115 tysięcy, zobaczymy, prawda, że wpłacamy 25 i zobaczymy, szanowni państwo, ile tutaj rata wyniesie na 500 tysięcy złotych, ile tutaj rata wyniesie na takie nieruchomości, prowincja Gran Canaria, Las Palmas, nie wiem, gdzie to będzie, Malaga, zobaczymy, ile to nam, szanowni państwo, wyjdzie, Murcia. Nie ma, nie wychodzi. Nie wiem, gdzie to jest. Tutaj. Wiecie, bo ja to chcę robić też na żywo, ze względu na to, że no, chcę, żebyście widzieli państwo, że to wszystko jest prawda, że to po prostu wszystko jest prawda, że to nie jest żadna manipulacja i tyle, prawda? Że to nie jest żadna manipulacja, żebyście widzieli, że to wszystko jest zwyczajna prawda, że to jest zwyczajna prawda, że to nie jest żadna manipulacja, szanowni państwo, dlatego biznes w Polsce, no i państwo, my nawet w Hiszpanii w barach za jedzenie płacisz już dawno mniej niż w Polsce. Mniej niż w Polsce, a tam się dwa razy więcej zarabia. Ale może to wszystko nieprawda pod kątem kredytów i pieniądza. No i proszę bardzo, na takie nieruchomości, które pokazywałem i weźmy fixed, czyli zamrożony kredyt, szanowni państwo, na takie zamrożony, czyli droższy, prawda? Proszę bardzo, szanowni państwo, proszę bardzo. Raty, kredyt 115 tysięcy euro. Ile kredyt bierzemy tutaj? A, więcej jeszcze, 124 tysiące, czyli moglibyśmy kupić coś za 124 tysiące, prawda? Tu jest po 115, prawda? Czyli moglibyśmy kupić naprawdę po 124, czyli nieruchomości, szanowni państwo, proszę zobaczyć, po 124, tak? Czyli rata ile wynosi? 526 euro miesięcznie. Miesięcznie. A ile się zarabia w Hiszpanii? 1200. Popatrzcie, po 500 euro rata na takie nieruchomości. 500 euro, szanowni państwo, na nieruchomości za 125, czyli na przykład taką nieruchomość. Czyli na przykład taką, nie wiem, 157 metrów kwadratowych. Wielki taras, nie wiem, to czy to rudere, czy nie, no nie, no ładna, 157 metrów kwadratowych. Detached house, szanowni państwo. Na coś takiego,
na taką nieruchomość 157 metrów kwadratowych, tak? 124,5 tysiąca kredyt, prawda, plus, proszę bardzo, proszę bardzo, 500 euro. A ile tam jest, szanowni państwo, jakie są zarobki tam? 1200 euro. Czyli tam na ratę kredytu na taki dom z takim tarasem, z tym wszystkim, nie trzeba ogrzewać, płacisz, zarabiasz 13 dni. A w Polsce, żeby na Przymorzu zaspie, to z Przymorza zaspa, czy też centrum Gdańska, to jest wszystko to samo. To jest wszystko to samo. Ile w Polsce zarabiasz? Proszę bardzo, 13 tysięcy złotych. A ile to, szanowni państwo, 13 tysięcy złotych? Są 4 miesięczne wypłaty. Minimalne. Czyli w Polsce rata kredytu na 80-metrowe mieszkanko, wiecie, na Zaspie i Przymorzu, z którego każdy i tak normalny Polak nie chce mieszkać. Prawda? Kto chce normalnie rodzinę wychować po tym, co wszystko się tam dzieje, prawda? To, szanowni państwo, to jest 4 miesięczne wypłaty, a w Hiszpanii to jest 13 dni. Ale jakbyśmy zaczęli szukać 150-metrowych na Przymorzu, to byłaby rata 20 tysięcy. 20 tysięcy. Szanowni państwo, w Hiszpanii, jak jeszcze dodamy do tego ogrzewanie, w Hiszpanii w danym momencie na Gran Canarii takie nieruchomości pod kątem kredytu i pod kątem ceny nominalnej ogrzania tej nieruchomości i zapewne jeszcze podatków i możliwości nawet prowadzenia biznesu, bo tam są, szanowni państwo, to jest 20 razy taniej. Polak płaci 15-20 razy drożej za samo domostwo niż na Gran Canarii. Zrozummy to. Zapraszam do subskrybowania i rozpowszechniania tego filmu, szanowni państwo, z tego linku na swoich Twitterach, Facebookach, Instagramach, WhatsAppach, Messengerach. Wysyłajcie, niech ludzie oglądają, niech rozumieją, co się dzieje w Polsce, szanowni państwo, co się dzieje w Polsce, jak jesteśmy ogłupiani. Ale piszmy w TVP o sporcie. I temat dnia w TVP, szanowni państwo, temat dnia w TVP. Akurat Lewandowski mądry pojechał do Hiszpanii, chyba wiedział, że tanio. Lewandowski kupił dyplom w prywatnej uczelni w Łodzi, znak zapytania. Taki świat, szanowni państwo, taki świat, taka Polska. Przykro na to patrzeć. Miejmy swój rozum. Szanowni państwo, nie bądźmy rypani, usuńmy głupotę w naszym narodzie. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć.